Dzisiaj trzeci z 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. I może mi się uda, ale znam taki piękny hymn, który pasuje do dzisiejszego tematu. Ale ja niestety nie umiem śpiewać. Wasz problem, że lubię śpiewać, choć nie umiem. Dlatego musicie znieść ten ciężar. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Jak widzicie, dzisiaj trzeci powód jest związany z kultem Marii. I trzeci powód, dla którego nie jestem rzymskim katolikiem, trzeci powód z 40 brzmi: Maria nie jest wieczną dziewicą. Ona oczywiście jako dziewica, jako panna urodziła Pana Jezusa Chrystusa. Urodziła Jezusa Chrystusa. Urodziła Jezusa jako panna, jako dziewica. Ale nie jest wieczną dziewicą. Później, po narodzeniu Pana Jezusa, miała również inne dzieci. A więc nie była dziewicą, już choćby przez sam fakt tego, że nie ma czegoś takiego jak odradzające się dziewictwo. Dochodziło do zbliżeń między nią a Józefem i miała z Józefem kolejne dzieci. I dzisiejszy odcinek skupi się na tych miejscach ze Słowa Bożego, z Biblii, które to jednoznacznie potwierdzają. I pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali, to jest Ewangelia Jana, drugi rozdział. A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: nie mają wina. Jak widzimy, tutaj Maria została dwukrotnie nazwana matką Jezusa, co jednoznacznie pokazuje, że faktycznie Słowo Boże jednoznacznie określa Marię jako matkę Jezusa. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Gdyby ktoś chciał to podważać, no to nie może tego zrobić, jeśli równocześnie chce twierdzić, że uznaje Słowo Boże, Biblię, jako jego autorytet. I kolejny fragment to jest Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Od 14 wersetu, Dzieje Apostolskie 1:14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa i jego braćmi.
Czyli widzimy, że tutaj po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa jest zgromadzenie, w którym uczestniczy Maria, Matka Pana Jezusa i także jego bracia. Bracia. To pokazuje, że ta kobieta miała inne dzieci. I nie ma żadnych wątpliwości, że te inne dzieci były z niej i w wyniku zbliżenia z mężczyzną, z Józefem, który był opiekunem Pana Jezusa tutaj na ziemi, bo ojciec to nie był dla Jezusa w przypadku tak zwanego niepokalanego poczęcia, to ojcem jest Bóg, a Maria poczęła dziewiczo. Natomiast widzimy tutaj, że nie było to dziewictwo wieczne. To jest właśnie trzeci powód, dla którego nie mogę być rzymskim katolikiem. Trzeci z 40. Tych powodów jest znacznie więcej, natomiast w tej serii chciałbym pokazać 40 i to wcale nie najważniejszych, tylko te, które jako pierwsze przyjdą mi na myśl. Następny fragment to jest Mateusza, pierwszy rozdział. Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy. Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy, rozdział pierwszy, werset 25. Może przeczytam od 24, tak żeby zrozumieć okolice, kontekst tego fragmentu. I widzimy tutaj tak. Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę, ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus. Czyli widzimy, że Józef nie zbliżał się do Marii do czasu, aż urodziła Pana Jezusa. Później Józef już normalnie spełniał swoje obowiązki małżeńskie względem Marii. Jednym z tych obowiązków jest wyżywienie. Drugim z tych obowiązków mężowskich wobec żony jest odzież. A trzecim z obowiązków mężowskich wobec żony jest obcowanie cielesne. Mamy to zapisane między innymi w Starym Testamencie, pod który podlegał Józef. I tam jednoznacznie było pokazane, że jeżeli ktoś miał brankę, którą chciał uczynić swoją żoną i traktować ją jak żonę, to miał spełniać wobec niej te trzy mężowskie obowiązki. Wyżywienie, odzież i obcowanie cielesne. I było powiedziane, że kto tych trzech obowiązków nie spełni, ten ma po prostu sytuację taką, że ta kobieta może go opuścić, mimo że jest niewolnicą, bez wykupu. Jest to mocne naruszenie obowiązku wobec żony. Jeżeli mamy sytuację taką, że mamy jakiegoś leniwego nieroba, który każe swojej żonie iść do pracy, choć jest zdrowy i mógłby utrzymywać żonę i rodzinę i dzieci ze swojej pracy, z pracy własnych rąk, no to to jest przykład grzechu zniewieścienia. A wiemy, że żaden zniewieściały nie wejdzie do Królestwa Bożego. I tutaj, jeżeli oskarżasz Józefa, że on nie obcował z żoną, jeżeli oskarżasz Józefa, że on porzucił swoje obowiązki mężowskie wobec Marii, no to nie możesz go równocześnie czcić jako świętego Józefa. To byłby drani Józef, a przecież w katolicyzmie Józef jest czczony jako święty. Więc musisz się zdecydować, albo jest święty i normalnie współżył ze swoją żoną, albo był szubrawcem, który nie dbał o obowiązki mężowskie wobec Marii. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że jak najbardziej pojawiły się kolejne dzieci. Ja wiem o tym ze Słowa Bożego, ty też się możesz o tym dowiedzieć. Może te miejsca, które dzisiaj wspólnie przeczytamy, pomogą ci zrozumieć, że Józef nie był draniem, że Józef był w porządku facetem. I teraz Jana, Ewangelia, 7 rozdział.
Ewangelia Jana, 7 rozdział od 1 do 5. A potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali, aby go zabić. I zbliżało się żydowskie święto namiotów. Jak wiemy z innego odcinka, święto namiotów to był czas jego urodzin, więc tutaj mamy sytuację, kiedy Pan Jezus był w tym czasie, kiedy miał okrągłą liczbę lat. Wtedy jego bracia powiedzieli do niego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Kto powiedział? Jego bracia. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany, dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Więc tutaj wyklucza się jeden z myków katolickich apologetów, którzy twierdzą, że określenie bracia jest użyte w sensie duchowym, że oni mieli wspólnotę duchową, dlatego nazywani są braćmi. I że tak naprawdę to byli albo w ogóle obcy ludzie, albo kuzyni. Ale ponieważ byli kuzynami, krewnymi, no to ponieważ mieli te same wartości duchowe, nazywani byli braćmi. No ale słowo, nawet jego bracia nie wierzyli w niego, jednoznacznie to wyklucza. No bo jeżeli nie wierzyli w niego bracia, to znaczy, że zostaje nam tylko i wyłącznie możliwość, że to byli bracia według ciała, a nie według ducha. Nie byli to w żadnym sensie duchowi bracia, a jedynie cieleśni z krwi tego samego, z matki tej samej, z tego samego ciała. I teraz mamy kolejne miejsce, Mateusza 12:46. Mateusza Ewangelia. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 46 werset i następne do 50. A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać. Kto stanął? Matka i bracia. I powiedział mu ktoś: oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką? I kto to są moi bracia? A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. W pewnym sensie Pan Jezus tutaj znowu podkreślił, że ci cieleśni ludzie co do krwi i kości, którzy się pojawili w wersecie 46, są jedynie jego rodzeństwem na podstawie innej niż duchowa, bo duchowa podstawa to jest posłuszeństwo Ojcu i wskazał on, Pan Jezus, grupę innych osób. Nie zaliczył do tej grupy wiernych osób swoich braci co do ciała, co jest bardzo ciekawe. Bardzo zastanawiające się, że nie zaliczył do tej grupy swojej rodzonej matki. Możliwe, że wtedy jej stan duchowy nie pozwalał na to, żeby ją zaliczyć do tego, żeby być jego matką. Ciekawe, prawda? Święta Maria według katolicyzmu, a tu taki zgrzyt, jakby nie było. No niestety tak jest. Słowo Boże nie kłamie. Kłamią ci, którzy próbują obok Słowa Bożego coś wymyśleć. I kolejne miejsce, które jest gwoździem do trumny z rzymskokatolickim pomysłem na to, że Maria była wieczną dziewicą, to jest Psalm 69. Dlaczego mówię, że jest to gwóźdź do trumny? Bo ten fragment ze Słowa Bożego pokazuje, że Bóg doskonale wiedział, że będzie kilku cwaniaczków, którzy będą chcieli trochę kasy zarobić na tym, żeby zrobić z Marii wieczną dziewicę. Psalm 69 prorokuje o tym, że Pan Jezus Chrystus będzie tutaj obcy swoim braciom. I tutaj mamy Psalm 69, werset 8.
A że to się odnosi do Pana Jezusa, to również werset 9. Przeczytam Psalm 69. Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki, bo gorliwość o dom Twój zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. Widzimy jednoznacznie, że to są słowa Pana Jezusa Chrystusa z przyszłości. Bo Pan Jezus Chrystus wyraźnie użył tych słów. Bo gorliwość o dom Twój zżarła mnie w momencie, gdy przepędził, przekupnił ze świątyni. Użył tych słów, że gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. A werset wcześniej mówi wyraźnie, stałem się obcy dla moich braci. Jakich braci? Cudzoziemcem dla synów mojej matki. Tak, dla synów mojej matki. Nie masz żadnej wątpliwości. Są to bracia, którzy są równocześnie synami jego matki. Nie ma możliwości tego pomylić z kuzynami, nie ma możliwości pomylić tego z innymi braćmi duchowymi. Co za tym idzie, jednoznacznie widzimy, że Psalm 69, werset 8 i 9, stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki, bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie, wyklucza, aby Pan Jezus do tych braci zaliczał swoich braci duchowych, bo już wiemy wcześniej, że oni nie wierzyli w Niego, i aby doliczał do tych braci swoich kuzynów, bo kuzynowie nie są synami Jego matki. Prędzej możesz udowodnić inne bzdury, na przykład, że Józef nie był braćmi, nie był ojcem tych kolejnych braci, ale urodziła ich Maria, czyli możesz sobie wymyśleć, że Maria miała więcej mężczyzn w swoim życiu niż tylko Józefa. Kolejne miejsce. To jest miejsce związane z Mateusza 13:55. Mateusza 13:55. Jest 13, Mateusza, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 55 werset. Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia Jakub, Józef, Szymon i Juda, a jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? Więc widzimy, że nie tylko miał braci, i to wymienionych tutaj czterech, Jakub, Józef, Szymon i Juda, czyli pięciu chłopców miała Maria urodzonych, ale jeszcze siostry, liczba mnoga, czyli co najmniej dwie. Niektórzy dopatrują się w greckim, czyli w oryginale, w którym pisany był Nowy Testament, czegoś takiego jak liczba pojedyncza, liczba mnoga i liczba mnoga większa niż dwa. Czyli można by powiedzieć liczba pojedyncza, liczba podwójna i liczba mnoga rozumiana jako trzy i więcej. Tutaj nie mamy tego wyróżnienia w języku polskim, więc wystarczy, że mamy dowód, że miał co najmniej dwie siostry Pan Jezus. A więc mamy całkiem sporą rodzinkę. I nie możesz twierdzić, że Maria była wieczną dziewicą, bo zwyczajnie to nie jest prawda. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest Galacjan 1:19. Galacjan 1:19. Galacjan, rozdział pierwszy. Dziewiętnasty werset.
A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Czyli Jakub jest tu nazywany bratem Pana przez apostoła Pawła. Czyli jednoznacznie widzimy, że apostoł Paweł potwierdza, że Pan Jezus Chrystus miał brata Jakuba. Nie ma więc możliwości, aby Maria była wieczną dziewicą. Kolejne miejsce, Marka 6, 3. To już jest bardzo podobne do tego, co przed chwilą czytaliśmy z Mateusza 13. Czyż nie jest to cieśla syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją u nas także jego siostry? Marka 6, 3. Zacząłem tym hymnem. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I są to słowa skierowane nie do Marii, tylko do Boga, do Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości, żeby się do Marii modlić. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. To też są słowa o Bogu, nie o żadnym innym bycie. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Dlatego jeśli mamy taki problem z rzymskim katolicyzmem, to jest właśnie trzeci powód, dla którego nie mogę być rzymskim katolikiem. Trzeci powód z 40, brzmiący: Maria nie jest wieczną dziewicą, jak uczą rzymscy katolicy, bo Słowo Boże całkowicie zaprzecza temu. No i za karę, że dotarliście do końca odcinka, jeszcze raz zaśpiewam ten hymn. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Niech Wam Bóg błogosławi. Dziękuję za uwagę. Ciebie i na ziemi.
ziemi w nikim innym nie mam upodobania.